kanale. Ja jestem Weronika, w dzisiejszym odcinku jestem z Karolem i dzisiaj będziemy odpowiadać na pytania nawzajem. Karol przygotował serię 10 pytań do mnie, a ja przygotowałam 10 pytanek do niego. Będą to pytania zarówno zaczynające się na Czy to prawda, że, jak i inne, które zadawaliście na naszych Instagramach. Zasady są proste. Każda osoba, która zadaje pytania, wybiera swojemu przeciwnikowi jedzenie, które jeżeli on nie będzie chciał odpowiedzieć, musi zjeść czy też spróbować. Część rzeczy przyznam szczerze, że wybierał Karol. Jak możecie zauważyć, są w dzisiejszym odcinku bardziej hardkorowe rzeczy, bo w komentarzach też zaznaczaliście, że muszą być bardziej hardkorowe, więc Karol o to zadbał. Jest krowi język, rybie oko, smoothie z łososia obrzydliwe, no jakieś robaki, wiadomo. Gry z cebuli, flaczki w sosie, fasolki wszystkich smaków, galaretka z kurczaka, sucha karma dla psa, oliwa z oliwek, suszona ryba, surowe jajko, ostra smażona fasola, smoothie z łososia. Trochę się boję tego odcinka. Ja to jest jeden z tych odcinków, których najbardziej się chyba obawiam, bo ty mnie znasz najlepiej, więc możesz tutaj dać takie pytanka, które wiesz, które mnie tutaj zagną. Jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, to koniecznie zostawicie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby nie wiedzieć co z każdym filmem i żeby nic Was nie ominęło. Może zacznijmy jakoś tak od czegoś mega chillowego. No, czyli zróbmy może... O! To jest chillowe? Tak. Aha, dzięki. Pyszny robak, tak? Czy to prawda, że dobrze dbasz o swoje zdrowie? Chillowe pytanko, chillowa też rzecz. Myślę, że nie dbam tak, jakbym mogła dbać, ale myślę, że dbam wystarczająco, bo na przykład teraz robiliśmy mnóstwo badań. Teraz cały czas dbaliśmy o to, żeby zrobić badania krwi, jakieś właśnie alergiczne. Byłam też przebadać u ginekologa, USG piersi, wszystko takie właśnie badania, ale nie dbam o nie w płaszczyźnie. Czy to prawda, że dobrze dbasz o swoje zdrowie? Tak, myślę, że dobrze, ale najgorzej na płaszczyźnie jedzenia. Flaczki w sosie. No nie wiem, czy takie chillowe. Musisz wyrzucić jedną osobę z ekipy. Kogo wyrzucasz? Możesz też zjeść. Dobrze, odpowiem na to pytanie. Będzie to ciężka odpowiedź, ale... Muszę wyrzucić jedną osobę z ekipy. Tak. Wyrzucam siebie. No dobrze. No dobrze, że to powiedziałeś. Dyplomatycznie. No tak, tak. Tylko myślisz, że na przykład bez ciebie ekipa wyglądałaby dokładnie tak samo jak teraz? W sensie, że aby dalej przetrwała bez ciebie? Nie, dobra. Wyrzucam wujka Łukiego. No bo wujek Łuki, wiesz, już nie działa tak z nami. On bardziej się zajmuje giełdowymi rzeczami, więc myślę, żeby się nie obraził. Nie jest to żadna personalna rzecz. Bardzo lubię, wszystkich bardzo lubię, dlatego chciałem wrzucić siebie. Ale jeżeli miałbym tak z ekipy, no to myślę, że jakby wujas na przykład nie mieszkał tu w domu, reszta by mieszkała. Z Kasią pewnie byłby jakiś problem, ale gadajmy o teoretycznej sytuacji, gdzie tylko wujasa odsuwamy. No to myślę, że jednak no dalej by, powiedzmy, byśmy byli w stanie robić wszystko, co robimy, nie? No tak, no bo wujas na większości wujas filmów nie występuje, nie? występuje na filmach, już nie zajmuje się tak za bardzo też nami, działa bardziej ze spółką, z giełdowymi rzeczami, więc no rzeczywiście, jeżeli chodzi o ekipę, no to... No, to wujasa. Albo siebie. A ja bym wujasa wziął do Gen Z i by z nami działał w Gen Z, bo to było pytanie o ekipę, więc z ekipy bym go wyrzucił, a wziąłbym go do Gen Z. No i... To było twoje pytanie, więc teraz pora na moje. No to co? Lecimy na te rybie oko. Czy to prawda, że wolałaś mieszkać w tamtym domu ekipy? Nie, absolutnie. Ten dom jest super i o wiele lepiej mi się w nim mieszka. Z bardzo prostego powodu. Po pierwsze, mamy tutaj więcej prywatności, mamy tutaj więcej przestrzeni, czujemy się bardziej swobodnie. Mimo wszystko jest tutaj jakaś fajniejsza atmosfera. W tamtym domu byliśmy tak mega ciasno i blisko. Jeszcze przy ulicy. Przy ulicy przychodziły nam cały czas jakieś wycieczki i tak dalej, ale to nie o to chodzi. Chodzi o samą aurę tego domu. Ja się tutaj czuję na przykład lepiej, fajnie, jakoś mam tutaj więcej przestrzeni i nie czuję, że mnie cały czas ktoś podsłuchuje, bo w tamtym domu każdy musiał przejść obok naszego pokoju, żeby przyjść do swojego pokoju. Jest cały czas czułam, że tam, no tak, się tak dziwię, że tam czułam. Ogólnie bardzo fajny ten dom i był ładny, ale ta złota ściana, to wszystko ta złota ściana. Krowi język dla ciebie. Niedobrze. Czy to prawda, że płacisz nadal za nasz dom i za wszystkich domowników? Nie, każdy płaci za siebie. Proste. Ale fart. Na temat. Nie chciałem tego zjeść. A ty nie chciałabyś pewnie zjeść robaka. Nie będzie to trudne, więc chyba ci się upiecze. Wymień trzy najbliższe ci osoby z ekipy. To na pewno ty na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Marta, a na trzecim miejscu myślę, że powiedziałabym, że egzekwo jest Nowciu z Patecem. Patec dlatego, że zawsze mi może szczerze powiedzieć, co jest ze mną nie tak i stara się strasznie to jakby tak mi pomóc wszystkim, nawet jak były te jakieś afery i tak dalej, to Patec mi wysyłał rano nagranie na przykład, jak sobie idzie w aucie, mówi: no siema Vera, co tam u ciebie słychać i tak dalej, więc to akurat było mega miłe z jego strony i jednak tak się tak stara się dobrze, a z Nowciem no wszystko chyba na tej
egzaktnie na tym trzecim miejscu, dlatego że znowu się mi się zawsze dobrze gada. Zawsze mi się znowu dobrze gada. Znowu się mogę sobie pogadać o ubraniach, znowu się mogę pogadać o jakichś ploteczkach właśnie, różnych rzeczach, więc myślę, że dałabym Marcia jako właśnie tę osobę na tym trzecim miejscu, jak zapewne spadacę. Dobra, dla Ciebie będą oczy. Jaka baba. Kiedy rusza projekt Gen Z? W listopadzie. W sumie to można powiedzieć, że już ruszył, no bo Twoje 5 minut to jest jeden z projektów Gen Z, nie? No okay. Ale w listopadzie tam się zadzieje troszkę więcej, ale nie zdradzam jeszcze dokładnej daty, bo nie chcę narzucić sobie po prostu jej, żeby móc ewentualnie mieć jakąś po prostu czas na wpadkę. Nie? No i właśnie to jest fajne, że Ty teraz mimo wszystko nabrałeś takiego luzu, że nie masz czegoś takiego, że sobie ustalasz termin, tylko za każdym razem mówisz, taki będzie taki przewidywalny termin, a jak coś się wzruszy, nie wzruszy, to jakby daje sobie też ten luz. Też to wydaje teraz taki luz. Cebulka, tak? Tak, cebulka dla Ciebie i to jest zabawne, bo mieliśmy takie same pytanie, czyli wyrzuć jedną osobę z ekipy. Ja też pewnie wybrałabym siebie. Zresztą jeszcze myślę, że 3 miesiące temu. Ja też pewnie wyrzuciła Wujasa. Nie, akurat o Wujasie nie pomyślałam, bo mimo wszystko Wujas całą tą ekipę budował, nie? Więc ja mam troszeczkę odmienne zdanie. Faktycznie zgadzam się z Tobą w kontekście tego, że widownia by tego jakoś za bardzo nie odczuła, ale jakbym miała wybrać, to też wybrałabym siebie. Jeszcze 3 miesiące temu miałam takie myśli, żebym odeszła z ekipy, albo że po prostu jakby ja najmniej się tej ekipie przydał, ale teraz myślę, że mogę siebie, czy nie mogę siebie? No możesz, nie było to napisane, że nie można siebie. No, nie wiem. Wydaje mi się, że to też nie mi oceniać, chociaż sama zadałam sobie takie pytanie, więc ja bym wyrzuciła siebie. To ja Ci dałam smoothie z łososia. Oh no. Masz do wyboru, do końca życia, przyjaźnić się z Łukaszem czy Strofą? No, ciężkie pytanie, ciężkie. To jest mega ciężkie pytanie. I jak po prostu wybieram jedną osobę, to z drugą nie mogę się w ogóle przyjaźnić, tak? To w sensie, no, pewnie straciłbyś kontakt do końca życia, nie? Też zagram dyplomatycznie, a dyplomatyczna odpowiedź będzie oznaczała, że muszę niestety spróbować. O, dobrze, myślę, że to się... Bo nie chciałbym wybierać, nie chciałbym mieć takiej, no po prostu, to takie jest niefajne, że się wybiera, nie? Między dwoma przyjaciółmi. To prawda. No. A po co mi to? Możesz tu mam coś do popicia. Możesz mi przebitkę, jak chcesz. O no. Zobaczymy, ej, to nie może być niedobre. I co, dobre? Tak. Jakie zakończenie? Wziąłem łyk. Dziękuję. No. Nie, ogólnie w sensie w ogóle wygląda obrzydliwie. Totalnie obrzydliwie wygląda. Smakuje jakby to był po prostu... Taki właśnie łosoś z puszki. Tak. No, tak, ryba z puszki. To nie taki był. Ja wybiorę dla Ciebie surowe jajko. Czujesz chmura? Łososia? Czy to prawda, że jesteś dobrym szefem i w nawiasie, czy nim też zawsze byłaś? O, mega fajne pytanie. Myślę, że teraz jestem dobrym szefem. Chyba, że Ada się teraz skrzywi, ale no nie, no uśmiechaj się. Teraz myślę, że jestem dobrym szefem, ale nauczona od doświadczenia. W sensie kiedyś też myślałam, że byłam dobrym szefem, ale zawsze to podkreślam, że do końca nie umiałam tak troszeczkę rozpracować tej granicy szef a przyjaciel, albo szef, kolega i tak dalej, a teraz myślę, że dobrze to rozgraniczam, ale i tak nie na tyle, bo ja często organizuję jakieś spotkania takie integracyjne, albo jestem po prostu taką szefową, że trochę szefową kumplem. Chcę mieć coś takiego, żeby ci moi pracownicy czuli się tacy, no czuli taką też wolność, czuli, że mogą się rozwijać też przy tej pracy, no. Ale też mogą ze mną zawsze pogadać się, mogą na przykład, nie wiem, wziąć wolne, bo tego naprawdę potrzebują i żeby się tego nie bali. No, a czy kiedyś byłam dobrym szefem? Myślałam, że byłam, ale z perspektywy czasu myślę, że teraz jestem zdecydowanie lepszym. Pyszny robak. Nie, one są akurat serio pyszne. Kogo z influencerów, youtuberów najmniej lubisz? Najmniej? Wiesz co, no to pewnie odpowiedź by brzmiała, że to są jacyś tam, wiesz, pato-influencerzy, nie? Może jakiś kamerzysta, może coś takiego ze względu na to, co tam też robili. Pewnie by byli tacy, ale ja tak uważam, że nie ma co tak w ogóle mówić, kogo się mniej lubię. Mógłbym powiedzieć, kogo najbardziej lubię, a może w ten sposób. No dobra. Ja sobie wezmę. Nie, pytanie było, kogo najmniej. A że te robaczki suszone są dosyć dobre, no to można sobie tutaj chrupnąć. Jednego czy dwa, nie ma żadnego problemu, prawda? Jak popcorn. Tak? No. No dobrze. Ty mi dałaś na samym początku, ja ci dam teraz flaczki. Dobra. Flaczki w sosie. Czy to prawda, że twoja popularność mogła źle wpłynąć na twoją siostrę? To jest pytanie. A jakby dodatkowe pytanie jest, czy byś coś zrobiła inaczej, jakbyś mogła się cofnąć w związku z tym? Kurczę, myślę, że
mogło wpłynąć. Myślę, że ta cała otoczka mojej popularności wpłynęła na całą moją rodzinę i to już teraz dostrzegam. Przez to, że na przykład, nie wiem, ja jestem popularna, to często na przykład moje są zaczepiani, czy właśnie moja siostra zaczepiana. Moja siostra nigdy nie miała takiej negatywnej jakiejś sytuacji, ja ją często o to pytam. Kurczę, no z jednej strony żałuję, że ją pokazałam, a z drugiej strony też myślę, że to jest nieuniknione przez to, że jakby ja też się chcę z nią dzielić światem i zawsze to robiłam. Nawet jak jeszcze nie byłam popularna, to nie wiem, gdzieś na Snapchacie pokazywałam, czy na Instastory i tak dalej, bo ja się strasznie chciałam nią dzielić. Ciężkie to jest pytanie, bo myślę, że na pewno w jakimś tam stopniu negatywnie nie tyle, że może już wpłynęła, a wpłynie w przyszłości, bo jednak ciężko jest mieć czy popularną siostrę, czy popularnego chłopaka, czy popularnego rodzica, bo zawsze będziesz musiał być jakby ostrożny ze wszystkim, nie? No. I myślę, że ona też w przyszłości może mieć coś takiego, że może mieć ciężej. Myślę, że łatwiej też mogła mieć przez to, że na przykład, nie wiem, dzieci ją bardziej w szkole lubiały, czy chętniej ją zaczepiały, ale z drugiej strony w przyszłości może mieć ciężej, bo może mieć gorzej z rozróżnieniem znajomych prawdziwych, a nieprawdziwych, no właśnie, nie? Właśnie, dwie strony. No właśnie, więc kurczę, nie mi to oceniać, ale myślę, że bardzo duży ciężar też spoczywa na całej naszej rodzinie. Nie a czy byś coś inaczej zrobiła na przykład teraz, jakbyś mogła? Że na przykład właśnie mnie jej pokazywałam, bo teraz w sumie no też mniej powiedzmy tam spędzasz czasu z nią niż kiedyś, ale jednak teraz jej mniej pokazujesz. Tak, i to trochę świadomiej, ale na przykład nie biorę jej do filmów, ale na Instastory już pokazuję, że jestem dom, nie? To też jest taka różnica i ciężko mi rozróżnić tą granicę i powiem Ci szczerze, że akurat ten ciężar też nie spoczywa tylko na mnie i to trochę sobie ułatwiłam, szczerze przyznam, bo od razu zanim pokazałam na Dusię w social media, od razu zapytałam z rodziców, też z nimi to skonsultowałam. Mhm. Nie chciałam, żeby to była tylko moja decyzja, nie? Za każdym razem, nie wiem, jak na przykład Nadusia była na sesji Versus Store, nie? Była twarzą Versus Store tej młodszej linii odzieży, to też pytałam rodziców, więc wszystko skonsultowałam z rodzicami. A czy coś zrobiłabym inaczej? Kurczę, nie wiem, tak musiało pewnie być. No, tak musiało pewnie być i tak zadecydowałam wtedy. To jest też takie ciężkie pytanie, czy ja będę pokazywać na przykład swoje dzieci w przyszłości w internecie. Teraz nie wiem, bo teraz mi się wydaje, że to mogłoby dla nich być złe, ale pewnie ciężko mi będzie się powstrzymać, żeby na przykład nie pochwalić się tym dzieckiem światu. To ja Ci dam cebulę. Co było początkowo w planach do nagrywania w LA w sezonie drugim, wtedy co się nie powiodło? Co takiego było? Bo bardzo dużo ludzi zadawało te pytania, że właśnie mówiłeś, że nie dałeś rady właśnie wtedy przez pandemię rozwinąć tego swojego planu. Ja mi się wydaje, że to po prostu jest... No jakoś tak nic konkretnego. Bardziej właśnie chodziło, że po prostu, wiesz, no... Zmiana kontentu. Wyjazd z ekipą po prostu. Nie, no, tego się nie dało nagrać. Po prostu. No, to nie było nic jakiegoś, wiecie, że mieliśmy nagrać taką serię. Tylko po prostu no, to miał być nasz wyjazd, nasze wakacje po ciężkim zapierdzielaniu przez rok. Byliśmy zamknięci w domu. No i o to chodziło, że tego się nie dało zrealizować. Czyli takiego wyjazdu po prostu z ekipą. A same wakacje miały wyglądać po prostu trochę inaczej. Po to, żeby tak też sprostować, że właśnie wtedy nie mogliśmy zrealizować wszystkich swoich planów na tych wakacjach. No, mogliśmy sobie podróżować trochę, nie? Zobaczyć, oglądać jakieś rzeczy, no i wszystko się zamknęło, nie? No to się nic nie dało zrobić za bardzo, musieliśmy siedzieć na chacie tam. Ale wtedy też trzeba powiedzieć, że miałeś przerzucić się na ten koncert, który teraz robisz, nie? Tylko że wcześniej, czyli właśnie tak jak to zrobiłeś, to wtedy po prostu nie miałeś tego. No tak, tak, miałoby się więcej dziać trochę w jednym odcinku, no, rzeczywiście. Ostra smażona fasola. No i proszę bardzo. Czy to prawda, że dużo imprezujesz? Myślę, że nie. Myślę, że teraz, przez ten tydzień, gdzie pojechałam ze Zdzisławem i z Karolem, to imprezowaliśmy, ale nie imprezowaliśmy w jakichś dyskotekach czy coś w stylu. My sobie sami robiliśmy imprezki, ale myślę, że nie imprezuję jakoś dużo, bo w klubie byłam ostatni raz ze Zdzisą, jeszcze przed wyjazdem i to tak w sumie tak, no. Nie, no myślę, że nie imprezuję dużo. Ja jestem jednak taką osobą, która jest troszkę ostrożna, ale chciałabym to zmienić. Chciałabym imprezować więcej, tak szczerze. To ja Ci daję jajo. Jeżeli miałbyś wybrać osobę z projektu Twoje 5 minut, która już odpadła, ale myślisz, że to właśnie ona z tych wszystkich osób może zajść najdalej, jakby w swojej takiej solowej karierze, to kto by to był? Jak myślisz? Myślę, że Hubert. Hubert? Tak. Jeżeli to, co mówił, jest prawdą, to Hubert wtedy, no. No bo on właśnie mówił, że on do wszystkiego doszedł sam, no i widzę, że no rzeczywiście ja też tak miałem takie podejście, no i się sprawdziło, więc jeżeli to, co mówił, było prawdą, to wydaje mi się, że on mógłby jak najdalej zajść, nie? Mhm. A dobrze, karmę dla chmurki. Nie, chmurka takiej nie może, bo to jest pewnym skurczaczkiem, no ale ty możesz. Czy to prawda, że podobasz się sobie w całości i akceptujesz siebie też? Zawsze to będę powtarzać i nawet jak będę uważała, że super zaakceptowałam wszystkie swoje kompleksy, że ich nie mam i w ogóle, to myślę, że tak nie będzie, bo zawsze w jakimś tam momencie zdarzy się coś, co mi się nie będzie podobać, bo na przykład, nie wiem, będę mieć miesiączkę,
może być okres, na przykład jest puchne całe, na przykład coś mi się nie będzie podobać. Ale tak generalnie, to się sobie podoba. Generalnie wydaje mi się, że akceptuję siebie w całości, bo jakby podobam się sobie i w ogóle, ale jeżeli miałabym znaleźć coś, co dalej pozwala mi myśleć, że nie akceptuję, to byłyby to usta. No, że właśnie ta górna warga jeszcze chciałabym sobie powiększyć, więc jeżeli idziemy tym tropem. Czyli nie akceptujesz w 100%. To można powiedzieć, że nie, bo akceptuję w 99%. A nie będzie sucha karna. A, to mógłbym zjeść teraz nawet. Podawaj. No, spokojnie. Czy to prawda, że śledzisz losy swoich byłych dziewczyn? A co oznacza śledzisz? No, że na przykład patrzysz sobie co jakiś czas tam u nich, albo że po prostu, nie wiem. Ogólnie to nie, w ogóle, na przykład, bo ja miałem 3 dziewczyny, nie? Pierwsza moja dziewczyna, ona grała, była muzyczną dziewczyną. O niej w ogóle wiem najwięcej. I właśnie w ogóle jakby nigdy nie śledzę. Kiedyś mi się wyświetliło na Facebooku, że skończyła szkołę i tylko tyle wiem. Moja druga dziewczyna, no to ona akurat jest, myślę, że częściej ludzi znana, no bo z nią nagrywałem dużą część filmów. No to też jakby w ogóle nie śledzę. No ale jak na przykład tam zaczęła wrzucać z powrotem jakieś filmy jakiś czas temu i w ogóle, no to patrzyłem, byłem ciekawy, nie? No ale to jest jakby wszystko. Jakbym miał odpowiedzieć za rynkowo, to bym powiedział, że nie. No ale jakby gdzieś tam patrzyłem, jak wiesz, jakieś się rzeczy działy, no bo było też głośno z pewnymi sprawami, no więc sprawdzałem, nie? No to dla Ciebie Oliwa z Oliwek. Czy masz jakiś pomysł na zmianę na swoim kanale, jakąś taką dużą zmianę? Tak, ale jeszcze jej nie wprowadziłam. Ogólnie miało być troszeczkę zmiana, nawet chyba nie na moim kanale. Myślałam, żeby to było oddzielnym kanałem, ale w sumie jak tak doszłam do wniosku, to wolałabym, żeby to było na moim kanale, bo jednak fajnie jest już, jak ten jeden kanał się rozwija, niżeli tworzyć jeszcze jakieś kolejne, bo w sumie lepiej mieć już jeden, a dobry, niż milion, ale niefajnych i takich, które nie będą dla siebie sukcesów. Więc mam pomysł, ale jeszcze nie wiem, kiedy go zrealizuję, bo miałam pomysł, żeby jakby zaaranżować takie oddzielne studio pod to. A to strasznie długo trwało, już szukałam pod to właśnie tego studia, już zaangażowałam pod to w ogóle biuro nieruchomości i cały czas jesteśmy na etapie szukania tego, więc mam nadzieję, że jeszcze, no nie wiem, czy w tym roku jeszcze uda mi się to zrealizować, ale w przyszłym na pewno. To dla Ciebie będzie ostra, smażona fasola. To pytanko, które ja już znam odpowiedź, ale widzę, nie znam. No. Od jak dawna planowałaś zaręczyny? No, zaręczyny, no to tak myślę, że tak pół roku spokojnie. Tak, no, mocno o tym myślałem. 3 miesiące, mniej więcej 2-3 miesiące przed zaręczynami już zamówiłem pierścionek i on sobie, no, miesiąc spokojnie leżał w sejfie. No, no, tak. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby nic Was nie ominęło. Oczywiście wbijajcie również do Karola i na projekt Gen Z, który już teraz... Zapraszam. Proszę bardzo. No, a my widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.